Pierwszy gość w poniedziałkowy poranek, poseł PiS Wiesław Krajewski z nami. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam panią redaktor i witam radiosłuchaczy Ardena Małopolska. Dziennik Rzeczpospolita donosi dzisiaj o poranku, że PiS ma utajnić loty VIP-ów, czyli zablokować możliwość kontroli społecznej tego, kto lata z najważniejszymi politykami. Co pan na to? Myślę, że to są kolejne jakieś fakty medialne, które chcą spowodować jakąś formę dyskredytacji to nie Prawa i Sprawiedliwości. Tak nie będzie? Trudno mi powiedzieć, wie pani, ja w tych procesach legislacyjnych nie tworzę, natomiast z pewnością jestem pewny, znając polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy decydują o tych rzeczach, Prawo i Sprawiedliwość jest jedną z najbardziej transparentnych formacji politycznych i myślę, że tego typu zwiastun, to co pani dzisiaj wspomniała, pewnie nie wchodzi w grę. Być może będą pewne utajnione kwestie, ale to obowiązują dzisiaj lotów najwyższych przedstawicieli państwowych i to dzisiaj obowiązuje, także myślę, że znowu jakaś burza w szklance wody jest tutaj chyba spowodowana tym, że mamy za kilka tygodni wybory i próba, tak jak powiedziałem, obniżenia opinii publicznej właśnie formacji Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, prezydent Donald Trump zniesie wizy do Stanów Zjednoczonych? No, zapowiada się to już od wielu lat i mam nadzieję, że w końcu to nastąpi, ponieważ Polacy bardzo cierpią z tego powodu, że są tak traktowani jako obywatele świata drugiej kategorii. Wiele krajów europejskich, na świecie swobodnie porusza się po Stanach Zjednoczonych czy innych zakątkach naszego globu. Natomiast Polacy z niezrozumiałych powodów, tym bardziej, że jako bardzo wierny sojusznik między innymi NATO, mam nadzieję, że te zapowiedzi, które tutaj się pojawiają, że przyjazd Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, że także z tym oprócz, będzie związany. Oprócz doniosłych uroczystości, które będą towarzyszyły, upamiętniały okropne zdarzenia z tych czasów, mam nadzieję, że w końcu to się pojawi i Polacy będą normalnymi obywatelami dla Stanów Zjednoczonych, którzy będą mogli swobodnie poruszać się po tym zakątku świata, tym bardziej, że tam jest mnóstwo Polaków, jak wiemy, również naszej tutaj ziemi tarnowskiej, tak zwana stara emigracja i te kontakty rodzinne, towarzyskie, przyjacielskie są bardzo potrzebne, a chciałbym też wspomnieć, że te koszty, które są, którymi obciążane są właśnie z wizami, czy dostają, czy nie dostają, no przez wiele lat Stany Zjednoczone, administracja Stanów Zjednoczonych dobrze na Polakach zarobiła. Panie pośle, najnowszy film Patryka Wegi, Polityka, za moment w kinach, który podobno bezlitośnie obnaża takie mechanizmy władzy, zaszkodzi politykom przed wyborami parlamentarnymi? Trudno powiedzieć, jest to kolejny materiał, który prawdopodobnie, ja tego nie znam, znam tylko jakieś tam szczątki. A widział pan zwiastuny? Widziałem. Myślę, że to jest kolejny atak na rządy Prawa i Sprawiedliwości, w moim odczuciu, przynajmniej te fragmenty, które widziałem. Podobno dotyczą... mają się o co bać zarówno politycy z prawej strony, z lewej strony, jak i ze środka. Trudno mi powiedzieć, ja będę się mógł do tego odnieść w momencie, kiedy oglądnę ten film, natomiast z wypowiedzi również koleżanek, kolegów z naszej formacji, no, wskazuje na to, że to jest taki tendencyjny materiał filmowy skierowany przede wszystkim do naszej formacji. Ja nie mówię, że Prawo i Sprawiedliwość to jest idealna formacja. Zdarzają się oczywiście różne potknięcia, ale generalnie pracę, którą wykonujemy na rzecz Polaków, na rzecz Polski, na rzecz lokalnych tutaj działań samorządowców, wydaje mi się, że możemy ją ocenić bardzo dobrze, a tego typu spektakle, które będą prezentowane i nagłaśniane są w tej chwili, to po pierwsze to jest element kasowy, czyli chcą na jakichś tanich sensacjach robić, zarabiać pieniądze. Pamiętamy o również filmie, który był niedawno wyświetlany. Nie chcę tutaj cytować, ale wszyscy wiemy, poniżający i próbujący dyskredytować duchowieństwo w Polsce.
I ten film, wydaje mi się, że ma podobną wartość. Przede wszystkim kasa, żeby zarobić na tej taniej sensacji, a jednocześnie dyskredytacja najważniejszych polityków w tej chwili w Polsce, którzy naprawdę dobrą robotę wykonują Panie dla Polski pośle, i Polaków. 13 października wybory parlamentarne, to będzie sukces rzeczywiście Zjednoczonej Prawicy? Czy oczywiście to decyzja należy do Polaków, do jak pan między przewiduje? Innymi mieszkańców naszego regionu i Polacy będą decydowali o tym, kto osiągnie sukces. Mam nadzieję, że nasza praca od 4 lat, wiarygodna praca, dotrzymywanie słów zostanie bardzo dobrze oceniona przez naszych rodaków. Będą i mam samodzielne nadzieję, rządy? No, wskazuje na to ostatnie sondaże, że jest duże prawdopodobieństwo, żeby ponownie Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica samodzielnie rządziły przez następne 4 lata. Życzę tego sobie, życzę tego Polsce, życzę tego Prawu i Sprawiedliwości. A jaką rolę odegrają pozostali? No na przykład Koalicja Obywatelska tu w okręgu tarnowskim. Ile mandatów? Ja powiem tak, bo liczą na 2. Mówimy o matematyce, czy mówimy o pewnym przedsięwzięciu politycznym? Jeśli chodzi o matematykę, Jeśli chodzi o matematykę, nie chcę tutaj bawić się w licytację, we wróżenie z fusów. Natomiast oczywiście na dzień dzisiejszy, na 9 mandatów w okręgu, tak zwanym 15 okręgu tarnowskim, Prawo i Sprawiedliwość ma 6 mandatów. Gdyby się powtórzyły te wyniki, które miały miejsce 26 maja do wyborów europarlamentarnych, to te wskaźniki powodują to, że najprawdopodobniej uzyskalibyśmy 7 mandat, ale przed nami wielka, ciężka praca, żeby przekonać mieszkańców naszego regionu do tego, żeby naprawdę nam zaufali. Czyli zgodnie z przewidywaniami 7 mandatów dla Zjednoczonej Prawicy, a ile dla Koalicji Obywatelskiej? Pani redaktor, proszę mnie zwolnić z odpowiedzi na to pytanie. Ja oczywiście chcę się tylko i wyłącznie wypowiadać na temat naszej formacji, ponieważ wiem, kto będzie reprezentował naszą drużynę 18-osobową w okręgu 15. Będzie to 18 osób bardzo dobrych, dobrze przygotowanych polityków, którzy spełnią oczekiwania jak i tutaj mieszkańców naszego regionu, ale również spełnią oczekiwania szeroko rozumianego funkcjonowania państwa polskiego. A najlepszy sposób na kampanię, pańskim zdaniem? No, rzetelna praca, o której 4 lata temu przedstawiałem mieszkańcom regionu. Rzetelna praca, jak najmniej obietnic, ale przede wszystkim również i wiarygodność, ponieważ udowodniliśmy w ostatnich 4 latach, że to, co przekazujemy podczas kampanii wyborczej naszym rodakom, naszym mieszkańcom z regionu, tych słów dotrzymujemy i myślę, że ten dorobek 4-lecia w zakresie legislacji, w zakresie różnych programów społecznych, inwestycyjnych, prorozwojowych, myślę, że to wzbudza zaufanie naszych mieszkańców, jak i całego kraju, a również naszego regionu, że Prawo i Sprawiedliwość zdobędzie właściwe zaufanie i zdobędzie jak największą liczbę mandatów. Także to będzie trudna kampania. Puentując, rzetelna praca, uważam, że to jest sukces, znaczy że lekarstwo na sukces. To będzie trudna kampania. No, każda kampania rządzi się wyborcza niełatwymi sprawami. Mieliśmy niecały rok temu wybory do samorządów terytorialnych. Również to nie była łatwa kampania. Wszyscy musieli się zaznaczyć w tej kampanii. Teraz również mamy podobną sytuację. Mieszkańcy muszą poznać programy, muszą poznać jeszcze bardziej osoby, które będą startować. Ja tutaj za pośrednictwem Radia RDN trochę prywaty sobie pozwolę. Co to znaczy prywaty? Ponieważ będę na 5. miejscu na liście Prawa i Sprawiedliwości. 4 lata temu również miałem tą samą pozycję. Zakończyło się sukcesem. Mam nadzieję, że mieszkańcy naszego regionu tarnowskiego, ziemi tarnowskiej, ziemi brzeskiej, bocheńskiej, ziemi dąbrowskiej docenią tą pracę, która była wykonana przeze mnie przez ostatnie 4 lata i jestem gotowy do dalszej pracy na rzecz naszego regionu, ale również na rzecz naszej najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. Kto i jakie miejsce zajmuje na listach wyborczych, możecie Państwo zobaczyć na rdn.pl. Poseł PiS Wiesław Krajewski z nami w poniedziałkowy poranek. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, życzę miłego dnia, wszystkiego dobrego, pozdrawiam.